kot mi się poskładał. No i niczym u Kevina, torba rozerwana. Nie jest najgorzej, ale szału nie ma, no. Nie ma. Widzisz coś? Co się dzieje? Nie. Jak takie dwie grażynki. Osiedlowy monitoring. Ach, ta młodzież. Nawet nie wiem, jak to nagrać. Ziomek sobie tutaj przyszedł mi poprzeszkadzać pracę i jest jakąś kulką taką. Łapki do góry, byleby być blisko, byle się zmieścić. Byle się zmieścić. Kot mi się poskładał. Tutaj wpełzło, tu futrzaste stworzonko, kiedy ja pracuję, jakoś ja się zmieszczę, no i się zmieścił, nie? No i się zmieścił i wygląda tak. Także tak wygląda moje życie, kiedy staram się pracować, to muszę mieć jedną rękę wolną. Na szczęście na laptopie da się w większości rzeczy zrobić jedną, no bo przecież no trzeba. Co to za łapeczki? Zapeczki to są. Christmas is coming. Start sending your letters off to Santa. Chciałaś się przywitać ze mnie? Nie, okej. Okay. Cześć. Cześć, kolejny Vlogmas. Dzisiaj zaczynam po 15 chyba vlogować? Vlogmasować? Tak, już jest po 15, bo od rana sprzątam. Myję okna, porządkuję, załatwiam jakieś sprawy. Teraz pakowałam 3 paczki, biegnę do paczkomatu je wysłać. Z nadzieją, że jeszcze dotrą do jakoś piątku. I idę na zakupy do Lidla, wracam do domu i dopiero zaczynam tak naprawdę ten dzień z wami. Cieszę się, że udało mi się umyć to okno. Czekałam, aż nie będzie mrozu, no bo każdy chyba wie, jak się pięknie myje okna, kiedy jest mróz. No i udało mi się, nawet zawiesiłam lampki. Lampeczki są, świecą. Teraz puszczę jeszcze automat, żeby wyprać firanki i użyć pary, żeby się troszeczkę wyprostowały. Puszczam Antonio, niech poodkurza w czasie, kiedy mnie nie będzie. Pozałatwiam wszystkie sprawy i wracam. Stefania, co się dzieje? Co się dzieje? Co chcesz powiedzieć? Miał. Że kalendarz? Teraz? No Stefciu, później, co? Czy teraz już? Teraz. Miał. Jestem otoczona. Ty, ziomek. Ziomek. Jak kucam sobie, zaraz się przewrócę. Dobrze, że ty nic nie ważysz. No dobra. No nie mogę wyjść, muszę kalendarz jeszcze dać, tak? Tak? Dobra, powiedzmy, że miał. Now. Miał. Ty i te twoje szantaże, Stefa, emocjonalne. Wiesz co, brudno tu na podłodze, Antonio jeszcze nie posprzątał, a ty już każesz tutaj wszystko pokazywać. Boże, co za agresja taka miłosna. Dobra, 20. 20, tuna jest. No nie przepadasz, ale może zjesz, tak? Tak, tuna. Tak. Ja wiem, że samo patrzenie na nią jest po prostu przeurocze. I dlatego was to tak cieszy. Tak, otwieramy? Otwieramy. Ojeju, jeju. Ej, już. Już. Proszę bardzo, małe kawałeczki. No to jest tuna. No ja wiem, że nie lubisz tak w 100%. Wolałabyś chickena. Tutaj Jędrusiek jeszcze dostanie. No i co? Tuną gardzisz, co? Czy jednak?
Tunaj nie odpowiada. No i tyle było po tuleniu się. Ale Jędruś, zjesz? Pewnie, że zjem. No, to ładnie zjedz, bo trzeba puścić odkurzacz i smaczki zostałyby wciągnięte, wiesz? No. Niam, 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 niam. Ja cię nie przedrzeźniam wcale. Nie oburzę się. Eskimos forever. Idę. Szybciutko poszło. Uwielbiam aplikację Imposta, bo po prostu 6 sekund już. A teraz do Lidla, żeby upolować mandarynki i zrobić wielkie zapasy mandarynek właśnie. No i niczym u Kevina torba rozerwana, a wyszłam dopiero z Lidla, więc teraz muszę to jakoś przynieść do domu. Taki błąd zrobić. Normalnie jakbym była jakimś nowicjuszem w robieniu zakupów. No co prawda ja jestem bardzo dobra w robieniu ostatnio zakupów takich z dowozem do domu. Wtedy wiem, co chcę kupić, mam listę i już. Wybrałam się tylko po mandarynki w sumie, po owoce. A mam 3 torby, bo zabrałam 2 materiałowe. Oczywiście zawsze muszę być przygotowana. Ale że kupiłam więcej, to kupiłam papierową, żeby być eko i się rozpadła od razu przed wyjściem. Kupiłam tyle rzeczy. Pokażę wam co nieco, co ja tutaj kupiłam. Najpierw te mandarynki wyciągnę, skrzyneczka. Ogólnie przygotowałam sobie inne, zaczęłam wkładać do koszyka. Dopiero później zauważyłam, że są te skrzynki i musiałam też wybrać taką, wiecie, która mi się podobała, która nie jest nawet naderwana. Nie wiem dlaczego tak mam, ale jakby było opakowanie już pootwierane, to ja już nie chcę. Ja już nie chcę. Może za ciebie. No to co? Proszę je mieć. Chcesz? Też jest patent, jak spakować kota. Proszę bardzo, Jędruś błyskawicznie wchodzi. No i to jest spakowanie kota. I on tak teraz będzie siedzieć. A ty co chcesz? Ale jadłaś kolację przed chwilą, wiesz o tym. I wracając do tematu mojego błędu. Wchodziłam do Lidla i byłam lekko głodna, a tego się nie robi przecież. Ponieważ od razu po wejściu jest ta piekarnia i oni chyba dmuchawy tego zapachu mają tak na sklep skierowany, żeby od razu każdy był jeszcze bardziej głodny i żeby chciał wszystko kupić. No i ja się na to złapałam, bo ja chciałam wszystkiego po prostu. Wszystko, nagle jakieś zachcianki mi powchodziły, więc wrzucałam do tego koszyka, wrzucałam. Nawet to mnie nie powstrzymało, że mam tylko przecież 2 torby materiałowe. No po prostu nie mogę sama z siebie. Co kupiłam? Oczywiście warzywka, owocki i tak dalej. Kupiłam sobie chipsiki na dzisiaj. Tylko jeszcze nie wiem jaki smak, bo oczywiście nie skończyło się na jednych, bo przecież miałam smak i na to, i na to. Tutaj są jakieś takie sól i pieprz. Lubię takie zwykłe smaki. Ale tutaj pojawiły się takie luksusowe truflowe. Więc wiedziałam, że muszę spróbować chipsów o smaku trufli. Dlaczego nie mam pojęcia? Rzucę je tam wysoko. Albo nie wiem, spróbuję tutaj. Stawka. Mandarynki to są. No. Tak. No nic dla ciebie. Ja tak sobie pogadamy. Przepraszam bardzo. Co tu robi kot? Stefan. Epek, pek, pek, epek, pek, pek. Proszę się nie kłócić. To ja cię wygoniłam, nie Jędruś. To nie jest jego wina. Herbatkę sobie kupiłam. Tu w ogóle będą teraz takie odgłosy. Jędruś będzie się bawić w tej torbie. Stefa będzie wskakiwać, bo jest ciekawa oczywiście, co kupiłam. Jeszcze zmywarka chodzi, więc no wybaczcie mi, ale to jest normalne życie, więc tak to wygląda. Herbatka, bo trzeci raz wam chcę ją pokazać. Nowa jakaś. Grzaniec herbaciany z jabłkiem i cynamonem, więc ma to być smak grzańca. Zobaczymy.
Zazwyczaj jest, wiecie, tak typowo pomarańczka z czymś tam, z goździkami, czy o smaku wina, a tutaj jest jabłuszko, więc może nawet dzisiaj sobie coś takiego zrobię. Kupiłam tofu na patelnię o smaku teriyaki, bo słyszałam o tym dużo dobrego. Bardzo dużo osób to w ogóle poleca, więc stwierdziłam, dlaczego nie, coś tam sobie dorzucę, jakieś warzywka zrobię na parze, właśnie w Thermomixie kocham tą opcję parową i dorzucę do tego tofu. Mam pomelo, bo było w promce, pewnie jak to oglądacie, to wciąż jest i to dużej. Więc co tutaj jeszcze jest? No, jakieś tam zielska, niezielska, słodycze, no Stefa! Co? Ale no przepraszam bardzo, to myślisz, że tu coś dla ciebie jest? No, ja nie wiem, chyba nie. Zobacz, takie coś kupiłam na przykład. Pisak do pierniczków, bo trzeba by je udekorować. Ja nie, tu... Jędru się wystraszył. Oj, Stefa, Stefa. Owoców ciąg dalszy, kaki, pomarańczka jedna, żeby właśnie takie herbatki sobie fajne robić. I troszeczkę ziemniaków, bo będę robić na dniach żurek gotowany na szynce, czyli najpierw będę gotować szynkę, która jest teraz surowa. To jest taka tradycja u mnie w rodzinie, więc tak po prostu czuję potrzebę zrobienia tego. Będę później na tym gotować żurek, będzie z jajkiem, ale dodam troszkę ziemniaków, żeby mieć po prostu na dłużej. Nie wiem jeszcze, w jaki dzień to będę robić, no ale chciałam już ziemniaki mieć, więc ziemniaki mieć, o. Czosnek, tego akurat nigdy nie za wiele. Cidolux, tak żeby trochę przełamać te słodycze. To jest w ogóle, nie wiem czy znacie ten zapach. Ja już go kiedyś miałam, o czym zapomniałam i ostatnio byłam u mamy. Mówię, mamo, co ci tak ładnie pachnie, takim praniem, taką czystością, a ja kocham zapach po prostu prania. Dla mnie to zawsze był najlepszy zapach takiej świeżości, czystej bawełny, najlepiej jeszcze tak po krochmaleniu, widzicie, tak uwielbiam. A mama mówi, nie, nie, myła łazienkę chyba wczoraj nawet tym Cidoluxem i po prostu to się tak długo unosi, ten zapach. To jest ten uniwersalny płyn do mycia wszystkiego i to jest zapach po prostu mydła marsylskiego. Jest po prostu ekstra, po prostu. Więc go kupiłam, żeby sobie obciążyć trochę na plecach, dlaczego nie, nie? Coś jeszcze z chemii tutaj wrzuciłam. Tak, brew, coś to kibelka, ale o zapachu jabłuszka, w ogóle uwielbiam zapach jabłkowy, nie znoszę w łazience cytrynowego, cytrusowego zapachu, dla mnie to zawsze śmierdzi po prostu strasznie i ogólnie mam takie raczej negatywne podejście do takich zapachów w domu, bo zawsze mi się to właśnie kojarzy z takim tanim odświeżaczem powietrza. Natomiast najlepsze dla mnie są takie zapachy, jakaś sosna, coś takiego naturalnego. No i właśnie jabłuszko, moim zdaniem pachnie ekstra. To też jakieś chyba nowe, więc nie znam. A nie, tu jest jeszcze brzoskwinia. Jabłuszko z brzoskwinią. Może być ok, odłożę to sobie, bo chemia to chemia. No i słodkości dużo, takich mniej zdrowych, ale ja też potrzebuję ich na budowie, bo jak potrzebuję czasem cukrów, po prostu tej sztucznej energii wywołanej cukrem i mam zawsze jakieś batoniki na budowie, na wszelki wypadek, żeby po prostu nie spaść z drabiny. I kupiłam takie Twixy, całe opakowanie. To chyba na święta sobie zostawię, bo nie, nawet nie wiem, czy to jest dobre. Jeżyki, takie z nadzieniem. Ogólnie takie fajne rzeczy było z tej serii, co są te chipsy, czyli z tej czarnej, takiej niby ekskluzywnej. Było ptasie mleczko o smaku krówki, coś takiego. Chciałam je brać, tylko już stwierdziłam, dobra, to jest duże i w ogóle bez przesady. Podejdę po to jutro po prostu. Angielska czekolada. Kiedyś tego nie było chyba w Polsce w ogóle, co? Tak mi się wydaje, że to dopiero teraz się pojawiło. Karmelowa. Taka to już też na święta.
I dużo orzeszków sobie kupiłam. Pistacje prażone, solone. Wolę takie, lubię. Na święta to musi być prażone, muszę być solą. Niezdrowo, po świętach przechodzę później na dietę i się leczę i biorę swoje suplementy znowu, żeby oczyścić ten swój organizm, także mój dietetyk później mocno działa. No ale święta sobie odpuszczam, jestem spuchnięta i te sprawy. Orzechy makadamia i takie też pistacje, ale już łuskane, poobierane. A to tak bardziej do jakiegoś dania, tak stwierdziłam, że sobie tam sypnę, czy do jakiejś sałatki, nie? No i jeszcze jedne pistacje, więc wydałam tyle, masakra, no ale wszyscy wiemy, jakie są ceny. Ale też sobie bardzo dużo przyjemności tutaj sprawiłam, więc zrobię sobie zaraz coś do jedzenia. Chociażby jakąś kanapeczkę mini z bułką bezglutenową, która jeszcze tutaj patrzy na mnie. I zabieram się do pracy. I oczywiście zapomniałam o tym, żeby pójść do piwnicy po drodze. No ale jak w sumie miałam to zrobić, jak byłam obładowana zakupami, myślałam, że nie kupię tak dużo, więc po drodze sobie zabiorę farby z piwnicy, ale muszę tam po prostu zejść i je zabrać. A najpierw jedzenie, bo się wkurzyłam, że tak dużo kupiłam. To trzeba to zjeść teraz. No i tak pięknie świecą okna, świeci tutaj wszystko, choineczka. A zasłony i firanki jeszcze raz się teraz piorą, tak z parą, żeby je po prostu zawiesić, bo absolutnie nie chce mi się prasować. Więc zobaczę, jak to wyjdzie, jak nie, no to jutro będę prasować i je zawieszę. Ale no kombinuję, jak się da, żeby robić jak najmniej. Co do herbatki, to pachnie przepięknie, bardzo smakowicie, ale tego smaku nie ma aż tak dużo, jak po zapachu można by przypuszczać. Ale jest smaczna. No jakby tam dorzucić jeszcze jakieś malinki czy coś, żeby smak był bardziej intensywny, to byłoby spoko. Nie jest najgorzej, ale szału nie ma, no. Nie ma. Dobra. Szpiegujemy. Sąsiedzi coś kombinują. Robią tak jakby kulki ze śniegu na oknie. Nie wiem, czy to widać. Poukładali sobie coś. Ewidentnie kombinują. Jakąś zasadzkę czy coś. Będę czatować, bo jestem ciekawa, czy to będzie fajna zabawa, czy raczej zbrodnia śnieżkowa. Jędruś czatuje ze mną przy oknie. Co to będzie, Jędruś? Poświęciliśmy już 15 minut naszego życia. Dla ciebie to niewiele, dla mnie bardzo dużo, ale czekamy, co tutaj się wydarzy. Widzisz coś? Co się dzieje? Nie. Jak takie dwie grażynki. Osiedlowy monitoring przy oknie, za zasłonką, żeby nie było widać. No. Jędruś, patrz tym oczkiem jednym, a ja będę za zasłonki, wiesz. Zdecydowanie przygotowują się do bitwy na śnieżki. Tylko, że zastanawiam się, czy te śnieżki nie są z jakimś lodem. Mam nadzieję, że nie, ale robią sobie całą piramidę na parapecie i kurczę, no nie chciałabym chyba dostać taką śnieżką rzuconą z kilku pięter. Ale się przygotowują. Jak oni zamierzają to wszystko wykorzystać? Tam jest bardzo dużo tych śnieżek. Co to ma być? Co to za akcja? Rzucają. Ale nie wiem w kogo. Jeszcze ani nic nie widzę, ani nie słyszę. Nie chcę mi się na nich już czekać. Myślałam, że będzie jakaś fajna akcja rodem z lat 90., w której nie muszę uczestniczyć, tylko mogę patrzeć sobie i poczuć się, jakbym się przeniosła w czasie, ale no... Nie, nie chce mi się. Za dużo czasu to trwa. Ale uśmiałam się sama z siebie tak naprawdę, że taka ciekawska dusza ze mnie. No, pamiętacie bitwy na śnieżki przed szkołą? Zawsze na mnie polowali. Zawsze. Musiałam uważać, nienawidziłam tego, bałam się wychodzić ze szkoły. Było nacieranie twarzy, bitwa śnieżkami i tak dalej. Znaczy bitwa, ja uciekałam, ktoś we mnie rzucał. Ktoś, oczywiście chłopaki, później się dowiedziałam, że to jest dlatego, że mnie lubią, że im się podobam.
No nie wiem. Nie fajnie. I faktycznie mi się jakoś najbardziej obrywało, no. Ja nie wiem, czy to taki komplement, że mam taka fajna. No byłam, byłam. Byłam, ale nie lubiłam tego. Dostawania śnieżkami. Także jeżeli macie synów małych i dopiero idą do szkoły i tak dalej, to przekażcie, że dziewczyny nie lubią, jak są obrzucane śnieżkami. Nie na pewno takimi twardymi. No, także... Chyba już po akcji. Tam ktoś się śmieje. Ach, ta młodzież! Teraz byłam świadkiem tego, że to się wcale z biegiem lat nie zmienia. Chłopaki stają się mężczyznami, a wciąż im głupotki w głowie i wciąż polują na dziewczyny właśnie za pomocą śnieżynek, kulek, śniegu, myślę, że oblodzonych, rzucanych z któregoś tam piętra. Był śmiech. Słychać było aż w moim mieszkaniu. Śmiech był na szczęście, więc nic złego się nie działo, ale czy ja wiem, czy ja bym tak chciała być podrywana? No nie wydaje mi się, nie? Nie wydaje mi się. Także to już zostawiam waszej ocenie. Tam w komentarzach poniżej macie oczywiście pole do popisu, więc ładnie tam opiszcie swoje historie rzucania się śnieżkami. Dobra, zabieram się do roboty, bo straciłam teraz mnóstwo czasu, żeby z Jędrusiem szpiegować sąsiadów. Aż sobie zjem chipsa. To jest pierwsze wrażenie. Dziwnie. Tak ekstrawagancko. Troszeczkę luksusu. Ale nie wiem, czy mi to smakuje. Chyba jestem jednak prosta dziewczyna. Sól i pieprz mi wystarczy. Mega dziwne. Ni to grzyb, ni to jakaś przyprawa. Ale fajne. Puszczę sobie jakiegoś vlogmasa. Coś porobię na komputerze. A później zajmę się sprzątaniem. A kto tu tak gwiazdorzy? Jako lady z telewizora. Ja ci kręcę. Dawno tutaj nie leżałaś. Ciepło tam masz? Zmieszczę się też? Ale ty nie musisz wychodzić i mi udostępniać miejsca, bo jaki kochany kotek. No, nie chciałam cię wyganiać. Stefciu, Mysia. To jest taki słodki tutaj, nie wierzę. Amaryciu. Co się dzieje? No nie ma już smaczków, nie chciała dzisiaj smaczków. Nie smakowały ci. Szybkie odświeżanko, ponieważ posprzątałam, zrobiłam pranie, rozwiesiłam pranie z taką nadzieją, że właśnie te filanki po parze będą zdatne do zawieszenia i nie robienia niczego z nimi. No niestety. Poza tym przypomniałam sobie, że ostatnio Jędruś zawisł na tej filanie i są na niej dziury, więc w sumie trzeba by ją wyrzucić może. Tak już w ogóle. Więc na dniach, jutro lub pojutrze i tak czeka mnie prasowanie. No niestety. Coś tu będę musiała zawiesić sobie, żeby było przytulniej. Jakaś tam zasłona czy coś. No i tak stwierdziłam, że odprężę się, nałożę sobie maseczkę. Czasem trzeba odpuścić, ale ta maseczka mnie irytuje, bo cały czas mi wchodzi na usta, czego nie lubię. Szybkie jakieś takie odświeżenie. I zacznę montować tego vlogmasa. Jeżeli zrobię to w miarę szybko, czy zjeżdża mi ta maska, co? Jeżeli zrobię to w miarę szybko i wystarczy mi jeszcze sił i czasu, odpalę sobie jakiś świąteczny film i zacznę szkicować rysunek na bombce,
takie przygotowanie sobie zrobię. Jeżeli tak będzie, to Wam to nakręcę i wrzucę jutro we vlogmasa. Ale jeżeli będę już śpiąca, będę chciała pójść spać, to po prostu tak zrobię. Uczę się naprawdę odpuszczać. Zwariuję z tą maską. Powinnam chyba leżeć, nic nie robić, a na pewno nie mówić. Jestem bardzo dumna z siebie, że totalnie olałam okno jedno. Się nie, że oblałam czymś, tylko olałam totalnie i stwierdziłam, nie będę myć, nie będę myć, bo to jest i tak okno w studio, które nie jest jakoś turbo brudne, a i tak tam teraz czasu nie spędzam. Biuro i studio robi mi bardziej za składzik teraz tych rzeczy jeszcze potrzebnych do szkoły i teraz nie nagrywam makijażowych filmików, więc tam nie wchodzę. No i tak po prostu po co? Po co robić coś na siłę, gdzie to w ogóle nie jest potrzebne? Absolutnie nikomu do szczęścia, żeby to jedno okno jeszcze było umyte. Cieszę się, że umyłam te okna w pomieszczeniach, w których przebywam non-stop. Cieszę się, że mam ładne dekoracje. Cieszę się, że pięknie pachnie w tym mieszkaniu, że pranko jest zrobione. I to wystarczy. To już jest świetny klimat. Jeszcze łazieneczkę coś tam muszę dopieścić. No i później takie, wiecie, ostateczne jakieś szlify. Jeszcze w przedpokoju chciałabym coś udekorować, bo mam małą jedną lampkę, ten bukiecik, który już widzieliście, ale jeszcze myślę o jednym wieńcu, który mam, żeby jakoś tam zamontować, więc na dniach tak właśnie będzie. Odpuściłam budowę, bo no mam jeszcze też sporo pracy po prostu z działalnością swoją, i właśnie sobie przypomniałam, że muszę jeszcze wysłać kilka dokumentów. Jak ja tego nie lubię. No cóż, dobra. Więc na dzisiaj to już wszystko. Ja postaram się jeszcze chwilę wysiedzieć z tą maseczką. Chwilkę, tylko dosłownie kilka minut. I zabieram się za montaż. A z Wami widzę się już jutro. I nie smućcie się, że niedługo będzie koniec vlogmasów. Ja postaram się jeszcze jakieś vlogi do końca roku nakręcić. Filmy będą, vlogi też się u mnie pojawiają. Wiem, że może już nie taki nastrój świąteczny, ale choineczka pewnie u mnie będzie dosyć długo stała. Są też filmy na klasyce, więc jest mnie sporo. Nie smućcie się, ja wiem, że to jest takie fajne codziennie mieć filmik do śniadania, żeby obejrzeć, czy do kolacji, do obiadu, do jakiegokolwiek posiłku, czy jakiejkolwiek innej czynności. Ale no, ja też cieszę się na to, że te dwa dni w sumie świąt, jakiś tam odpoczynek sobie zaliczę. Może po świętach właśnie jeszcze jeden taki dzień sobie zrobię nie robienia niczego, oprócz oglądania jakichś filmów świątecznych, bo należy mi się. Należy mi się, no. To na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.